1 kg mąki tortowej, 2 jajka plus 2 żółtka, 1 szklanka cukru, 20 dekach margaryny, mąka, mała śmietana 18%, 1 łyżeczka sody. Żółtka ucieramy z sodą i cukrem, wlewamy roztopioną margarynę, dodajemy do reszty składników i zagniatamy ciasta. Dzielimy na 18 części i rozwałkowujemy na cienkie placki. Pieczemy w 180 stopniach, aż się zrumienią. Teraz robimy krem. 1 litr śmietany 36%, duża śmietana 18%, duża śmietana 12%, 1,5 szklanki cukru, sok z jednej cytryny. Kremówkę lekko ubijamy, wlewamy pozostałe śmietany, sok z cytryny i cukier. Ubijamy na gładki krem i przekładamy nim placki. Smarujemy też wierzch i boki ciasta. Dekorujemy uprażonymi płatkami migdałowymi. I teraz dzielę to na 18 części. Podzielimy na 20. Na 20? Jo. A kto będzie? 20 ma z tego. A weź dzielnie równie. Weź dzielnie równo. Zamrożone drożdże, do tego dodajemy łyżkę cukru, jak się rozprowadzi te drożdże, co będą taka masa, to zasypujemy się troszeczkę mąką do wyrośnięcia, aż zaczyna rosnąć, nie? Wtedy dodajemy do ciasta. Wyrośnięte drożdże dodajemy do przesianej mąki pszennej gryczanej z dodatkiem soli i żółtek. I dodamy do tego cieplutkie mleczko, roztopione masło i będziemy robić ciasto, wyrabiać. Smaczny był. Bliny na słodko, wytrawne. Słuchajcie, tyle było pracy, ale warto.
grzechu. Trochę było. Dłużej się trwało, ale udało nam się. Marcinek. Marcinek to chyba będzie jutro. Ten ciasto, bo dzisiaj nie zdążyliśmy. Bo musi być w lodówce. Babka ziemniaczana. Miam z moich sól, kochani. Skusiłam się, chociaż troszeczkę okrąglutka jestem, ale smakowałam bardzo. Bardzo dziękuję. Zapraszam na jutrzejszy dzień. Dziękuję bardzo. La papaya. No digáis nada, no os entendería. Surowych, masę ziemniaczaną wyrabiamy dokładnie z mąką, a nadzienie stanowi mięsko dobrze przyprawione cebulką, czosnkiem i zlepiamy, nadając taki wrzecionowaty kształt i gotujemy. Gotujemy w wodzie osolonej około pół godziny czasu. Po wypłynięciu podajemy, jak tu widać na załączonym obrazku, ze skwareczkami i cebulką, czyli taką okrasą. No i takie danie w Puszczy Białowieskiej z chęcią byśmy zjedli na łonie natury. Dziękuję, zapraszam wszystkich na Podlasie. I often tell myself that we could be more than just friends. I know you think that if we move too soon, it will all end. I live in misery when you're not. Don't you wanna be more than friends?
konwekcyjny ze środków otrzymanych z pezonu. Potrawa tradycyjna z kuchni podlaskiej i Kresowy. To jest ciasto drożdżowe słone z farszem kapustnym. Doprawione i zapiekane będzie w piekarniku. Będzie bardzo dobre. Potrawa postna jest. Potrawa posta, bo dzisiaj piątek mamy. Dziękujemy za uwagę. Smacznego życzymy. Umma da poca vichita va bene. Si tu la parla miec americano. Quando sa fa la mola sotto luna. Come da bene in cave di I love you. Papà l'americano. Dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jestem w grupie Pani Marii. Jest nas 7 osób. Każdy wykonuje poszczególne ciasta, zupę. Nazywam się Piotrek Góralski. Przyjechałem z Kalitasu z Złowa Osady. Jestem w grupie u pani Krysi na zajęciach kulinarnych. Ja jestem z Torunia, jestem na salonie Piotr Nietuszy i
Robimy tutaj pocztówka sumna rano i mamy tak przełąta, mamy kora. Szatanie. Ja jestem Sebastian, bo odez się miadyć. Dzisiaj przygotowaliśmy dobry ząb. Kartacze, soczewiaki, krupnik kresowy oraz banku oszukany zębaczem. Po szataniu po kory zaczynamy robić na obiad. Kasa krupa. Robi to samo. Tak się maki, mięso i takie inne. No i poza tym cieszę się, że mam okazję być właśnie w tym miejscu i kto mogę się nauczyć coś o dobrym gotowaniu. I mam nadzieję, że na pewno rozwiję się tym wszystkim, na pewno uda mi się to wszystko zrealizować. Właśnie w kuchni. Po obiedzie mamy parę godzin wolnego i to my idziemy na jezioro i auto sklepu niektórzy. I mamy na końcu kolację i chyba jest będzie wszystko. Jestem pierwsza razo i jest okej. Dzięki. Idziemy zobaczyć, co się dzieje w moim ogrodzie. Trzeba było go skopać. Ale nie było komu. Deszcz padał. Jestem sobie ogrodniczka. Mam nasionek, tu koszyczka. Jedne gładkie, drugie władki. A z tych nasion będą kwiatki. Kwiatki, bratki i stokrotki. Dla Malwinki, dla Dorotki. Kolorowe i pachnące. Malowane słońcem. Kwiatki, bratki i stokrotki. Dla Malwinki, dla Dorotki. Kolorowe i pachnące. Malowane słońcem. Konewkę z dużym uchem, co podlewa grządki suche. Mam łopatkę oraz grabki, bo ja dbam o moje kwiatki. Kwiatki, bratki i stokrotki, dla Malwinki, dla Dorotki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nadeszła ta chwila, że musimy się z radością albo z jakąś tam małą łezką pożegnać. Chciałam wszystkim uczestnikom, wszystkim osobom niepełnosprawnym bardzo podziękować za wytrwałość przez te 5 dni ciężkiej pracy. Mam nadzieję, że trochę było też i takich chwil przyjemnych, radosnych i mogliście się rzeczywiście czegoś nauczyć i zainteresować kuchnią podlaską. I zapraszam do siebie panią Zofię Curyło. Brawa wielkie! Thank you.
Thank you.
Mistrza Witkowskiego. Zapraszamy
jeszcze raz wielkie dla Was brawa. Jeszcze może nagrodźmy wielkimi brawami naszą kadrę, czyli panią Krysię, panią Marię, panią Ewę i pana Bartka za te wspaniałe rzeczy, które nas przyjęły. W imieniu wszystkich uczestników warsztatów kulinarnych chciałam bardzo serdecznie podziękować siostrze Jadwidze, pani dyrektor, za to, że no, dzięki siostrze mamy te warsztaty, przyczyniła się w największym stopniu do tego. Dziękujemy Bartkowi i Ewie, dziękujemy pani Marii, pani Krysi, dziękujemy pani pielęgniarce, która nas ratowała, ale i ratowała nas i kulinarnie też. Dziękujemy pani Magdzie, tutaj wspaniałemu operatorowi, który robi wspaniałe zdjęcia i filmy. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy i może zanucimy coś na podziękowanie. Proszę bardzo. Jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, czasu jest, tak wiem. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.